Witam, witam i zapraszam na kolejny odcinek z przygód. Przyjechaliśmy sobie troszeczkę, kurczę, tutaj, gdyż burz po niebóż. Woda, żarcie, wszystko nam się pokończyło. A że tutaj są domki mieszkalne, to przyjechaliśmy się, kurczę, zaopatrzyć. No tak jakby, kurczę, no już jeść, pić, wszystko się chce Markusowi. Nam się wszystko już skończyło, ale ja, tak jak wcześniej wspominałem, no nie martwiłem się o to, to jest w końcu miasto, więc gdzieś w domach żarcie być musi. Ładuj. Ładuj, ładuj, ładuj. Co z tego, że mamy tłumik? Jak tyle tego tu przyłazi. Że masakra. Ładuj. Ładuj. O. Ładuj. Dawaj, 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 gościu. O, nie w samochód. Już? O. Tyle, kurczę, się złazi, jak strzelamy z tłumikiem, ile by się zlazło, jakbyśmy strzelali bez tłumika. Dobra, sprawdźmy na spokojnie. Czy dookoła względnie już jest czysto? Żeby nas w środku znowu nie zaskoczyły. O, tu mamy trójeczkę, proszę bardzo. Ty. Spokój. No. Aha, amunicji nie mam już tak o pustej, dobra. A to nic, amunicji nam nie zabraknie. Dobra, miejmy nadzieję, że jakieś żarcie tu będzie. Wodę na pewno zdobędziemy, więc o to się nie martwię, tylko żarcie. Zaraz zajarasz szlugę, uspokój się. To jakiś bar, czyli tu bardzo małe prawdopodobieństwo, że coś konkretnego znajdziemy. Może być wszystko pognite. Chociaż na górze może będzie mieszkanie zwykłe. Więc na górze będzie nadzieja, że coś znajdziemy dobrego. O, ciebie nie mam. Już cię mam. Dobra. Jest! Mamy to. Znaczy, dobra, jeszcze nie ma co się cieszyć. Jest, mamy to, dobra, jest gitara. Jest gitara, Markus, wszystko pod kontrolą. Trupy tak z grubsza posprzątałem, posprawdzałem wszystkie, które tam na terenie. Zresztą cały teren, to jest chyba ten teren wojskowy. Były i muszę wam powiedzieć, że z 1000 punktów miejsca na ciężarówce zostało nam już, kurczę, 600. Niecałe. Także jak mam być, kurde, z wami szczery, to grubo, grubo. Żeby tu wszystko zgarnąć, to o, makaron z serem, dawaj, 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 bo nam żarcie jest potrzebne na zapas. Elegancko, otwierasz do konserw, to ja mam. Margaryna, a też weź. Czemu nie? Worek, 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 worek na śmieci. Jak już jesteśmy w tym domku, to sprawdźmy od razu go. Dobra. Zaraz zajarasz, spokojnie. Zaraz zajarasz, środek do dezynfekcji. Resztka, bo resztka, ale weź. Dobra. Mamy jedzonko, mamy picie. Wszystko jest ogarnięte. Możemy wrócić na teren tego, kurczę, obozu, jednostki, nie wiem, i zbierać dalej. A jest co zbierać. A czekaj, tu szafki. Ale do dupy taka bateria.
Tu wyjmij tylko baterię, z tego względu, że te duże zielone, nie, żółte latarki, tak, żółte będziemy zbierać. Bo je można wykorzystać. Tutaj długopis? Okej, nie pytam. Bo można je wykorzystać. Tworząc sobie, kurczę, te. No. Takie stojące lampy, nie? Dobra. Sprawdźmy tutaj jeszcze tych sztywnych. Żeby nie było, że ominiemy coś ciekawego. Zgarki małe dają, ale przy takiej ilości trupów to dają dużo. No jak się zbierze ich 100, to jednak coś tam dają. Ale wy tu nie macie nic. O, zegareczek kolejnego. O, prawie cały mogę wziąć. O! Ty, jaka grupa! Uwielbiam to miasto. Jak każde zresztą inne. Pierdnąć nie można bez was. Już? Amunicja idzie jak woda. Ale akurat... O, amunicja to ja się nie martwię. Jest was tu. Dużo. Uparci jesteście. Ale to nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. Markus jedzie przed siebie. A daje tabletki przeciwbólowe, nigdy nie wiadomo. No i też musimy się, kurczę, pospieszyć. Bo już mamy, październik się zaczął. Już temperaturki, kurczę, robią się niskie. A my na chacie dalej nie mamy w ciągu dalszym pieca. Więc należałoby coś, kurczę, w tym kierunku w końcu wykonać. Ale dobra, mamy trupy sprawdzone. Tak, z grubsza po części. Wiadomo, że łusek wszystkich nie musimy zbierać, bo akurat amunicji raczej nie powinno nam zabraknąć. Ale szkoda, że nie ma czegoś takiego automatycznego zbierania łusek. No wiadomo, że jak rewolwerem walimy, no to wtedy łuski automatycznie się zbierają. No, a jedziemy, kurczę, z powrotem do naszej ciężaróweczki biednej, bo ona czeka na nas. No właśnie, ty się nie rozpędzaj, bo tu pełno tego jest. Znaczy, nie szkoda mi tego auta. Ono tego tylko odpalone, żeby tu dojechać na szybko. Kurde! Zresztą widzicie już, że już taki czas jesteśmy po końcu świata, że się tak wyrażę. Że nam akumulatory we wszystkich autach, które ruszamy, są już, że się tak wyrażę, ledwo działające. Więc też musimy po drodze, jak będziemy jechać po piec, to też przydałoby się w końcu zorganizować... Sztyw w dupę. Mówcie mi, no, jak to się nazywało? Słowa mi brakuje znowu. No, kurde. Prostownik, no, do ładowania akumulatorów. Ale to wiemy, gdzie takie rzeczy ładne, fajne możemy zdobyć. Nie musimy się opakować w środek Louisville czy gdzie. Także to na spokojnie zdobędziemy. No ale jak już tu jesteśmy, to trzeba już do końca tira załadować tą bronią, amunicją, co tutaj jeszcze będzie. I potem będziemy myśleć dalej. Ty, gdzie ja cię postawiłem? Myślałem, że ty tu stoisz. A, dobra, postawiłem ci koło samochodów. Okej, okej. No, prostownik do akumulatorów będzie nam potrzebny, bo już... Większość nowych aut, które będziemy chcieli ściągać, to będą miały akumulatory zdechnięte. Dobra, dawaj, tu podjeżdżamy. Sprawdźmy sobie tutaj najpierw ten, że tak wyrażę, hangar. Bo trupów dużo przed nim jest, to czekaj, podjedźmy tutaj. Najpierw sprawdźmy tutaj. Tu może coś będzie godnego uwagi. Ten kemping, kurczę, wydać szyby całe, wszystko całe. No może troszkę obity jest, ale to widzę, że... Nie.
Nie, po prostu, kuźwa, no nie. Dawaj. Opal. W dupę jeża. Jednej hordy się dopiero pozbyliśmy. Dobra, mam pomysł. Znaczy nie, bo to i tak wszystko tu będzie przyładzić. Znaczy tu w okolicach, tu w okolicy powinno być względnie czysto, przecież tu tyle tego, żeśmy wybili, że masakra, ty. Dobra, stawaj już tu w tych trupach. Trudno. Więc podziałajmy trochę wręcz. Jak tam choróbska na razie na zero, dobra. Trzeba to pilnować, pamiętać. Uwaga, bo z pleców przyjdzie. Idą, idą. Idą, idą. Wypad. Odczep się. Dawaj, dawaj. Dobra. Zaraz wasz posprawdzamy, spokojnie. A, okej. Okej. No nie w samochód. O, o. Tu widzę jakiś ocalały. Z plecaczkiem, z jakimś kijem na plecach. A, drewniana włócznia. Ale my wrócimy z takim, kurczę, kątem, jeśli chodzi o sztywnych z tego miasta, że masakra, nie? No ziomuś, ale jeszcze zawiodłem się, bo nie masz nic ciekawego. Bandolery na amunicję kulową to ja też mam. Nie, przepraszam, teraz mam założoną na amunicję śrutową. Na bank, bo zapomniałem zmienić. Dobra, tylko nie dać się osaczyć. Żwir, dawaj go. Kurczę, to jest ryzykowne zbieranie rzeczy. No już bez przesady, przecież my tu żeśmy tyle tego wybili, że powinno być tu względnie normalnie, nie? Zapałki wezmę, wezmę. Dratwa wezmę, wezmę. Tutaj mamy długopis, to mnie interes... O, właśnie, o te latarki dawaj je. Z nich będziemy mogli sobie zrobić światła. I właśnie chciałbym, kurczę, liczyłbym na to, bo już widzimy, że w tych magazynach będzie wszystko i nic. To liczyłbym na to... A, łóżka szpitalne. Niepotrzebne. Liczyłbym na to, że znajdziemy te duże światła, takie stojące fajne. O, otwarte? Jasne, zamknięte. Wrócę tu z łomem, a to co otwarte, to sprawdzimy. O, kolejna taka latarka. No wiadomo, że nie w każdym magazynie może być wszystko, więc nie ma co narzekać. Pomarańczowa. Jeszcze nie zbieram, kurczę, fantów do budowy, ale jakbym zaprawę tynkarską znalazł, to bym brał. To bym brał. Beczki na benzynę. Czy nie trafiam w beczkę, czy co? A, bo tu kontener stoi. Uuu, 20 tylko. Wstydź się. Dobra, chodźmy tędy. Co tutaj mamy? O, 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 kolejny ten doszedł do strzelby. Dobrze, WD-40. Karnister 34 mag. Miejmy nadzieję, że tu będzie już względnie spokój. Ty na ziemię. No i bym brał tylko po 5 pudełek, kurczę, naboi, brałbym całą ten. Jasne. Musimy rozmontować skrzynkę, by się tam dostać. Więc jedziesz. Matko, długo będziesz te rzeczy wyciągał, przekładał.
Zaraz coś zjemy, nie stresuj się. Ale wydaje, przebić się musimy tutaj, zobaczyć co my znajdziemy w tamtych dwóch skrzynkach. To do plecaka, to też do plecaka, bo po co masz obciążony łaźnie niepotrzebnie. O, ganki cleaning kit, biorę. Coś gdzieś słyszę, że wali. W bramę czy coś, dobra, tu pusto. Kroplówki i wagi. Gdzie ty jesteś? Tu cię mam. Cześć. Uspokoiłeś się już? Masz oklu... Oooo, kto wie? Tak jest, chyba może, bardzo możliwe. O kierowniku! Ale żeśmy znaleźli gnaty. A tu mamy zestawy do czyszczenia tych gnatów. Dawaj to. Nigdy nie strzelałem w tej grze z tych z łuków. Więc też będzie łuk trzeba przetestować. Co my tutaj mamy? Thompson! Auga! Ojo, panie! Czyli tutaj w tych magazynach. Kurczę, gnaty też znajdują się. Dobra. Z grubsza sprawdźmy. Taśma samoprzylepna, a wezmę. Dobra, jeszcze to co? Komiksy. O. Chętnie też wezmę. Zdrowie psychiczne ważne. Dobra, sprawdźmy. Otworzymy te drzwi. Tak jest, moi drodzy. Znaleźliśmy kluczyk do wszystkich szafek. Znaczy kontenerów. Ale czy tu coś będzie interesującego? Czasopisma, książki, no i to wszystko. Co, nie mieszczą się? A, dobra, tu idziemy się wyładować. Jak mus, to mus już, noc nic nie poradzimy. Co to za pomieszczenie? Ochrony, dobra. Tiruś, idę się rozładować do ciebie. Jak tam sytuacja na dworze? Pada. To dobrze, bo nam roślinki podleje. Tylko wiesz co? Ja bym chciał, bardzo bym chciał, żebyś sobie to zostawił, to i to. Bo w razie co, to się później wrócimy po piciu. Dobra, przyspiesz, tylko bądź czujny jak knur. Pamiętaj, nie możesz zginąć już. Czas zwolnił zombie. A, mam cię, kurde. Myślałeś, że w kakakasku przyjdziesz, będziesz bezpieczny? Czekaj, może będzie lepiej. Zróbmy tak. Cyk. 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 A po resztę będziemy mogli sobie wrócić, jak najdzie potrzeba. Dawaj. Kurde, no to miasto to naprawdę jakieś takie militarne stricte. Ale... O! Słyszę, a nie widzę. Dobra, spadaj, odsuń się stąd, bo zaraz kurczę jakieś sraczki dostaniemy. Dobra, teraz po kolei, jak już mamy kluczyki, to możemy... Tu nie, to były łóżka szpitalne, sklerotyku. Dupa, żeśmy nie znaleźli. Dobra, siekierą strażacką się szybko przerąbię. Aha, krzesełka. Tu byliśmy, dobra. Tu wzięte wszystko. Tu były wagi i takie pierdoły, gdzie jest wejście do tego kontenera, tu z boku. Uhuhu, kierowniku, dawaj te butle. Dawaj te butle, bez dwóch zdań. Dawaj. I ty też, wyjmij butle. Dwie butle z gazem, pięknie. Ty wiedziałeś, kurczę, co ja lubię. Dobra, tu nie będzie już nic. I została nam ostatnia linia tutaj w tym. A, beczki. Beczki na benę.
Mam takie beczuszki już w domku. A tu nam zostały dwa gnaty, co nie ostatnie. Dokładnie, dawaj je. Ten mnie ciekawi. MK47 Mutant. Cóż to jest za, kurczę, za bestia. Masz, zjedz, bo jesteś głodny. Co to wszystko? Zostało pięterko. Czekaj, dobra, może lepiej zjedz. Dobra. Dobra, będzie wyjście na dach, tylko co? Nie, pokój kontrolny. Złomem, który jest... No, matka, czyli nic dla mnie. No, ty, ciebie mogę jeszcze wziąć. I ciebie też. Klucz do kół, takie pierdółki mam. Worek na śmieci. Co to za płyta? O. Chodź tu. Ty też chodź. I tu. Nic ciekawego. No i dobra. Zegar ścienny? Nie, daj. Flagę Stanów Zjednoczonych. America! Fuck yeah! Dawaj, cyk. O matko, to byś tak długo flagę przekładał. Dobra. Mamy ten hangar, czy jak go nazwał, tak zwał, opędzlowany. Chodźmy sprawdzić, co ten drugi dla nas, kurczę, przyszykował. Znowu się późno robi, kurde. Znowu na wyprawie będziemy 3-4 dni. No nic, takie życie podczas apokalipsy. Ale już połowę miejsca mamy zawalone, nie? I tak jeszcze, widzu, pamiętam, że tam w pierwszym budynku na metalowych półkach nie widziałem kilku rzeczy, więc spokojnie wrócę tam. Zaraz tam podjedziemy też. Dobra. Zamknąć klapę, żeby nam nic nie wypadło. O, dzień dobry. Come on. Bo zwinność nasza jest na bardzo niskim poziomie, więc trzeba trochę też się poruszać, z wami powalczyć, żeby tą nieszczęsną zwinność troszkę podładować, żebyśmy też szybciej rzeczy przekładali, bo to właśnie wpływa na to. Dobra, chodź, miśka. Dawaj. No już się odsuwam od tych trupów, ty! Kurde, gościu, w kilka sekund... Przepraszam, w kilka sekund na trójkę mi choróbsko wpadło. No już, już. Ty też? No, łusek widzę dużo, dawaj to. Tutaj będzie mniej rzeczy na pewno, bo już to widziałem, ale i tak trzeba sprawdzić, no. Tu? Aha, puste butelki. Weź wyciągnij latarkę, jak możesz. Okej, okay, co my tu mamy? Agregat, beczki na te paliwo. No, jeszcze kilka beczek chyba weźmiemy. Muszę jeszcze jednego moda ściągnąć do walki. Mam nadzieję, że mi gry nie wywali. Właśnie taki, który... No, nie chowa latarki gamon, jak strzelamy, nie? Tu dużo większość, tu widzę beczek jest z paliwem. Ale jakieś półeczki, coś tu jest. Tu chyba jakaś... Pseudosypialnie ktoś miał? Chyba tak. Nawóz, butelki po piwie, ponki. Nawóz daj. Nawóz jak najbardziej przydatny. No dobrze, że pada, niech pada. Gościu. O, palnik gazowy. Ja cię potrzebuję. O, o. Dawaj to. O, to wszystko mam. Aha, czyli tutaj po prostu żarówki dawaj. Dawaj. Worek na śmieci, dawaj go. Karnister na benzynę, a dajesz. Okej, okay, tutaj półeczki, szlacheczki, macie coś, czy tu sobie po prostu... O, proszę bardzo. Co tutaj jest? Dobra.
O, gościu. Widzę też 9 mm. Fajnie, fajnie. O, by to jeszcze szybko było wyciągnąć. Tak, to do plecaczka. Młot wybuch. A dawaj go. Wszystko się może przydać. Wszystko się może przydać. Propane karnister. Dawaj go. Tu. Zniszczony. No i filtr też. A ty też. Zapraszam. A karnistra nie weźmiemy. Dobrze. Miejsca nie ma. Rozumiem, rozumiem. Dobra. Lecimy do samochodu. Do naszego tirka. No, kilka beczek weźmiemy jeszcze sobie dodatkowych na naszą farmę. Bo czemu nie? Kto nam kurde zabroni? Cyk. Otóż pakę, jedziesz. No myślę, że w jutrzejszym dniu już się załadujemy na maksa. Dawaj. Tylko przydałoby się wyciągnąć trochę pocisków i przeładować sobie gnata. Więc jedziemy na sam dół, cyk. O matko. 9 mm, 8. Weź połowę. Dobra. Otwórz wszystkie. Dobra, nie pierdziel się. Teraz, mój drogi, jedziesz. No, trzeba przeładować, mój drogi, no co ci poradzę, no. Strzelać to się fajnie strzela, ale ładować to nie ma komu. Dobra. Sytuacja ogarnięta, broń przeładowana. No dobra, jeden magazynek jest przeładowany. Masz, już cię przeładuję. Dobra. Teraz tak, wchodzimy do byki. Odpal. Halo? Miśku, odpal no. Dawaj. Już? Nie strasz ludzi. Dobra. To mamy sprawdzone. Tu tylko podjechać pod te półeczki, ale to już jutro. A teraz trzeba się ustawić znowu pod ścianą. I się kimnąć, gdyż burz po nie burz, za dużo tutaj fajnych pojazdów. Znaczy, co ja mówię, pojazdów, za dużo rzeczy to jest. Pół przyczepy zawalone. Aj, kurde. Tak się trzeba przykleić. O, czekaj. W ten sposób teraz tak. Czekaj, nie przy samochodzie. Chodź. Ty sztywny wstał. Ty skubańcu. Tak se po prostu wstał. Dobrze wiedzieć, ty. Dobra, odsuńmy się na razie od nich. Przesiądźmy się na miejsce kierowcy. Nie śpię tam, bo kurczę, nie wiem, zapomnę wyłączyć światło, czy coś mi znowu akumulator padnie. Dobra, choróbsko spada, czyli jesteśmy w domu. Schowaj. Teraz tak. Ile czasu mamy? Choróbsko spada. Tu. Czysto. Dobra, to zjemy jak wstaniemy. I. Kurczę, październik, jak ten czas leci. No, obowiązkowo po tej wyprawie pierwsze co? Trzeba zapierdzielać do West Point. Trzeba wziąć piec. I najważniejsze, kurcze, rzeczy do naprawy samochodu. Musimy ten alternator do... Prostownik, przepraszam, do ładowania, kurcze, akumulatorów obowiązkowo skombinować. Bo jak tak dalej pójdzie, to już, kurcze, nowych aut nie pościągamy tak łatwo. A nawet jak ściągniemy, to trzeba być akumulatory przekładać między autami. To tak słabo trochę. Dobra, tu tylko jedna szafka jest do opierdzielenia, więc nie ma co panikować. Ty masz nas w dupie, dobra.
To ja sobie... Zjem czekoladkę. Ty dupku jeden. Chodź. Po co ci to było? Dobra. Tutaj dwie półeczki, tak jest, tak jest. Co my tu mamy? No kurczę, warto się było wrócić. Wy na ziemię. I zapraszam. Nie podniosę was i tak za pierwszym razem, więc nie ma co się spinać. Albo podniosę? Łe, to fajnie. Ty ja tu? O! Ty to też zabieraj. Dobra. Beczki mieliśmy wziąć z paliwem, chociaż ze dwie jeszcze. Dobra, to zaraz tam podjedziemy. Zaraz tam podjedziemy. Jedziesz. Jedziesz, gościu, jedziesz. Cik, 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 cik. Dobra. To zabrane. Dawaj, jeszcze z dwie beczki dodatkowe weźmiemy, to nam już starczy tego paliwa wszystkiego. Tu nie tylko, kurczę, co jakiś tam pół roku, kurczę, z tym, z takim zapasem jechać na stację. Ale dobra. Lepiej, żeby mieć za dużo, jakby brakowało. Mamy tu duży wjazd, więc nie ma co się spinać. Można się tu tirkiem wpierdzielić. Ja, tu też jest piętro, jeden ten kontener zamknięty. Zaraz trzeba będzie go ogarnąć. Dobra, posprawdzajmy te beczki. 115, 19, 31. Ty 115, ty jesteś warta wzięcia. Pół. Ej, taką mogę szybciej sprawdzać, ile macie. 160, 104, 33, 130, 140, 160, 102. Tu właśnie, tak jest. Chodź jeszcze ty. Biegnij! Bo kręgosłup wcześniej nam. Otwieraj. Tu są. Cyk. Cyk. Dobra. Sprawdźmy, może tu jeszcze jakaś fajna becza będzie, taka ładna, wywalona po jajka. Tu taka jedna 170 jest. Dobra, dawaj tą 174 i będzie git. I będzie już gitara. Myk na pakę. Dobra. A nie wiem, po co zamknąłem, ale okej. Powiedz dymi. A, mogę otworzyć się. Dobra. Grabie. Butla z gazem. Kierowniku, no mi nie musisz dwa razy mówić. Nawet ten podnośnik jeszcze. Butle z gazem ja zawsze przyjmę. Butla z gazem to jest, kurczę, coś pięknego. Dobra, cyk, cyk, cyk. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. No i proszę bardzo, prawie 600 miejsc już mamy zajęte. Chciałbym jeszcze sprawdzić, co możemy znaleźć tu na górze. Kolejny agregat. Tyle agregatów to nie potrzeba. No jak, hu. Dawaj to, mamy taran do tira, moi drodzy. W końcu. Znaleźliśmy taran. Oh yeah, oh yeah. Challenger tire type, challenger, challenger. Tam. Kolejny... Okej... Na pewno nie spodziewałbym się taranów w takim miejscu. Kluczyk do dash... Do jakiejś bryczki, kluczyki? Dawaj, weź. Tu. Mamy taran, moi drodzy. Trzeba ich go zamontować i drugi wziąć na zapas. Dawaj, dawaj. Ale sajbiście, mamy taran. Ty, a te... Aha, nie będziemy i tak mogli, dobra. Ja wiem, i ty, że ty jesteś obity już cały. I rozumiem cię.
ale zamontuję ci taran. O, biedna maska. Bulbar, zamontuj. Stary, czaj to. Jaki brzmi taran teraz piękny. Co ty robisz? O, mamy taran. Ty, maska się naprawiła sama na 30%. Magic, 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 magic. Ale nie pytam. Mi to na rękę. Wiem, Tyr, wiem. Jesteś obity. Ale powiem ci jedno. Że jak ja wrócę, wrócimy stąd tak obładowani, że my będziemy musieli nowy magazyn robić. Czemu tu wszystkiego jeszcze chyba nie sprawdziliśmy do końca, co? Te propan karnister go weź jeszcze. Takie pręty, nie pręty, to my zaraz będziemy to zdobywać, kurczę, bo trzeba wraki zacząć rozbierać. A tu jeszcze skrzynka jest. Butla z gazem, no dawaj ją. Elegancko. Dobra, deski mi niepotrzebne i młotki, tego ja mam już. Okej, dobra, chodźmy na górę jeszcze po te części i tam jeszcze do Forda jakiś spoiler też był. Weźmiemy to naraz? A ja ci mówię, że weźmiemy. Ja ci mówię, że weźmiemy. Mówiłem? Dawaj, 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 dawaj. No i też, kurczę, mi się teraz właśnie też przypomniało i też o tym chyba wspominałem wcześniej. Przydałoby się w końcu jakieś, kurcze, ciuszki fajne zdobyć. Takie, kurcze, pancerne, nie? Żeby właśnie nie przywróciłem uwagi, ile? Się powoli miejsce kończy. Dobra. Widzisz? Siadaj. No. Dobra. Tam z tyłu jeszcze są taki duży budynek. Chodźmy, podjedziemy tam do tyłu. Zobaczymy, czy to takie same hangary. Ty jesteś na wodę. Takie same, tyle że zamknięte. Tutaj kontener. O, z tego miasta kontener przyciągnąć do nas do domu, to ja pierdziul. Jest tu coś godnego uwagi? Może być. A skoro może być, to my się grzecznie wycofamy. Dawaj, podjedź troszkę do przodu. Chociaż nie, czekaj. Jedźmy budynki sprawdzić wojskowe, skoro tu są wojskowe budynki. Pojedźmy może najpierw sprawdzić te takie w kształcie litery T. Bo jakieś wojskowe ciuszki bym fajne też chciał znaleźć. Nie ma coś już, chyba jakiś pancerz, coś tego w tym guście. Patrz drogi, nie widzę, ale... I kurczę, zrobimy tak, że no... Albo na te baraki wojskowe, o! Musimy troszeczkę tego terenu sprawdzić, nie tylko, że jedno miejsce. Dobra, wjedźmy tak tu gdzieś na środek. No tu szafki, no, także tu bardzo prawdopodobnie jest, że może jakiś ciuszek fajny wpadnie. Dobra. Odpocznij sobie, kierowniko. Nie musimy nic ładować. Sprawdźmy sobie najpierw. Jedźmy tu od góry. Te ostatnie. I? Co to jest? Kaliko. Jakiś Dream Magazine, 50 naboi, coś dobrego, dawaj. Znaczy, co prawda, no mówię, no wolałbym te ciuszki teraz jakieś fajne znaleźć. O, proszę bardzo, kolejny łuk. Jakiś fajny gnacik. Trzeba się załadować po kurek i jechać do domu. W końcu. O, kolejny Thompson. I wyposażony w magazynek, zajebiście. Rewolwer, ty mi się podoba, 44 Magnum, no. Ale chciałbym znaleźć inną broń na ten rodzaj amunicji. A mianowicie, chyba Winchester to się nazywało.
Ale teraz nie dam sobie, kurczę, głowy obciąć, ale to chyba był Winchester. I on też jest 44 Magnum i właśnie też nie wymaga żadnego magazynka. O, proszę bardzo, GTA się kłania. Nie wymaga żadnego magazynka, bo on jest po prostu na pociski, także to jest coś też fajnego. Bida? No dobra. A te skrzynki? Bo często skrzynki na zewnątrz potrafią być puste. Opakowanie na się pomidora, radio. Arkusz blachy, chodź. Pomożesz mi, bo wykorzystam cię do naprawy naszej bestii. O, o. Dawaj, dawaj. I kurczę, chciałbym też również znaleźć taki tłumik, nie? Oryginalny. Nie, że zrobiony z butelki. Dobrze, my sprawdziliśmy ten budyneczek, dobra, czyli teraz jedziemy tutaj. Ale, żeby się 50 tysięcy razy nie cofać, to od razu masz, wyładuj wszystko. Pamiętaj, czujnym jak knur być, dobra. 9 stopni, gościu, robi się chłodno powoli. Także my, wyprawa od razu, jedna po drugiej wyprawie nas czeka. O! Ho, ho. Wy widzicie, ile my będziemy mieli na amunicji do strzelby. Rewolwer, karabin, nabój 44 Magnum. To nie Winchester, ale też mi się przydasz. Też mi się podobasz. Chodź tutaj. Dobra. Co tutaj jest? M16. Typowe M16. I tutaj jest coś z rodziny Akaczów, bo tu widzę 7,760, nowe. Znaczy, no ja nie jestem specem od broni, żeby nie było. Jak widzę ten rodzaj amunicji, to zaraz mi się Aka, kurczę, widzę, świeci. Co tutaj mamy? Single shot rifle. Ale ty, jakie on ma statystyki. Powinien na strzał wszystko ściągać i kolejny łuk. Co ty robisz? Dawaj, ściągaj wszystko. Ale kurczę, gdzie są ciuchy, ty? Nie będzie w tych namiotach ciuchów, to się nie dogadamy. To się normalnie nie dogadamy, bo ja bym chciał wojskowe ciuszki jakieś fajne. O, 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 o. O ty w dupę, aż mi się gorąco zrobiło. Ten wypierdzielaj. Ty dupo wołowa jedna. Ładnie tak straszyć ludzi, co se grzecznie plądrują. O. I co myśleliście? Następny idzie, uwaga. Uwaga. Niby 1000 miejsca na ciężarówce. Zajęty jestem, nie widzisz? A pan jak zarabia na złą? Zbiera złą, nie widzisz, kurwa? Dawaj, dawaj. Ale gnatów tego wszystkiego. Później będę musiał to posegregować sobie. Fajne takie bronie, które godne będą, takie kurcze, konkretne na teraz. Amunicję, wszystko trzeba będzie posegregować, fajnie sobie poukładać, ale to już wiadomo, że będę robił bez nagrywki. Przecież to spokojnie z 2-3 godziny zajmie w świecie realnym. No ale jak ma być ładnie, porządnie, no to co ja mogę poradzić? No trzeba. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy jeszcze tutaj ten namiot jeden. Jeżeli nie będzie w nim ciuchów, to jedziemy pod tą literę T. A, co? Magazynek pusty, sorry. Normalnie, bo bym jakieś ciuszki fajne znalazł, no bo chodzimy w matach. Nie mamy nic, kurczę, jakiegoś zabójczego, szczególnego siedzi ubranka. O, ogrodnik, dawaj to. Cześć. Dawaj tą kosę. Myk. Dajcie ciuszki fajne mi.
T-shirt wojskowy leśny. Może być, bo koszulek też za bardzo nie mamy. Shorty, o, mogą być na lato. Koszula też może być, dawaj, chodź. Tu buty wojskowe, kapelusz. Dawaj, buty wojskowe w zapasie też się przydadzą. Tutaj spodnie wojskowe pustynne mogą być. Koszulę daj jeszcze jedną. Patrz, powiedziałem, że ostatni namiot sprawdzam i jadę na domki, to kurde ciuchy zaczął dawać, nie? A czemu nie dajesz mi spodni wojskowych też długich, kurcze, leśnych, tylko shorty? Ja też bym chciał normalne portki, kurde. Kamo. Dobra, koszul leśnych parę będziemy mieli na zapas, będzie gitara. Dobra. O, dobra, masz kredyt zaufania, idziemy jeszcze do tego namiotu. Jak już ciuchy dasz dawać. O! Popatrz. Popatrz, popatrz. Dobra. Co tutaj? Tam procy to ja nie potrzebuję, nie będę miejsca tym marnował. Ale ciebie. Ciebie nie omieszkam wziąć. Chodź do taty. Dobra. Ruger Mini 14 WZ Extend. O, Browning. 12 g. Ja się czuję jak dziecko w piaskownicy, któremu dano wszystkie zabawki, które chciał. Niech mi teraz horda przyjdzie do domu. I dare you. I motherfucking dare you. Niech mi przyjdzie. Ale niech mi przyjdzie dopiero po tym, jak się wyładuje i wszystko sobie uporządkuje. Że się tak wyrażę, jak będę przygotowany. Wiecie, o co chodzi. A, głodny jesteś ty. Nie zauważyłem, że kolory już na minusie są. Sorry. Przydałoby się zostawić chociaż setkę miejsca. I trochę wraków porozbierać w tym mieście, no bo mamy możliwość, okazję, to głupio było tego nie zrobić. Dużo tego jest tutaj. Na wjeździe, zresztą sami widzieliście. Więc kurczę... I byśmy pieczenie dwie wtedy na jednym ogniu upiekli, bo chodzi o umiejętność spawania raz. I chodzi o umiejętność, czyli chodzi o materiały do spawania też, także... To by były dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale te karnistry. O. Ile amunicji. I ostatnia szapeczka. Co to jest? Kuszę mamy. Ale zajebiście. W końcu znalazłem kuszę. W końcu będę mógł, kurczę, z tych bełtów zrobić użytek. Zajebiście. Będziemy mogli się bawić w tego z The Walking Dead, Daryl Dixon. Normalnie kusza w łapie jechana. Dobra, otwórz mapę. Pauza, żeby w dupę cię nic nie ogryzło. I teraz tak. Zaliczony, 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 zaliczony. Jedziemy pod tą literę T, albo nie. Czekaj, 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 czekaj. To jest lotnisko na bank, bo co to innego mogłoby być. Więc to są takie baraki. Walniemy się, nie na literę T. Pojedziemy tu. Tu pojedziemy. Dobra, która jest godzina? 15. To jeszcze nieźle. Okej. No, kurczę, tu to by trzeba było przejść konwojem tirów. Żeby stąd wszystko zabrać, moi drodzy. Gdzie ja to żarcie tu gdzieś miałem? Nie chcę beczki na paliwo, napój pomarańczowy. Pierdolni sobie go całego. Ach, myślałem, że to jest mięsa. To są te zestawy do naprawy kół. Ale wiesz co robić? No przede wszystkim bardzo dużo amunicji będziemy mieli z tej wyprawy, jestem zadowolony. Jaja sobie robisz ze mnie w tym momencie, że ty teraz przyleciałeś. Teraz przyleciał śmigłowiec? Okej. Okej. Szybciej się ziomuś rusz i dawaj te 7 pudełek amunicji podnoś, bo będzie grubo zaraz. Na pewno nam się przydadzą. Oho.
Pal. Dawaj. No. Wiesz, kiedy trzeba odpalić za pierwszym razem, nie? Ja pierdzielę, no nie mogę. Nie możemy się wycofać jeszcze. Nie ma takiej kuźwa możliwości. Przecież mam jeszcze 300 miejsca na kapacę. Prawie. Trzeba to wykorzystać. Ja nie odpuszczę. Może se chuju jeden latać. Ja nie odpuszczę. I nie zginę. Tanio skóry nie sprzedam. Ale mi... What? Ale mi ściągniesz tu tego wszystkiego. Dobra, w razie co mamy koktajl Molotowa. Muszę pamiętać o nim. Oj, żebyśmy nie byli zbyt mocno zachładni, żebyśmy później nie żałowali. Ja pierdzielę. Dobra. Najwyżej jak się ich zbierze bardzo dużo, to wymienimy sobie broń na jakiegoś kurczę automata. O ty! On nam ściągnie na łeb całe miasto. Dobra, mam pomysł. Już jest wszystko opanowane, ogarnięte. Mam pomysł, co zrobimy. Nie ma żadnego problemu. Poleciał dupek gdzieś dalej. Po tym sztywnym można się zobaczyć, w którym kierunku tam ten sztywny idzie. Tylko, że co z tego, jak on tu wróci zaraz? Kurde, ja nie przeładowałem, tylko magazynek doładowałem. Wszystkie się tam zaczepiły. Nie no, gdzie do budynku teraz wchodzić, kurde. Życie ci niemiłe. Mam pomysł. Zmieniajmy sobie broń na coś bardziej destruktywnego. Dobra, jaką by tu kurczę gnata jakiego wziąć sobie teraz? Może by było coś niemagazynkowego. Znowuż, no teraz kurczę przeładowywać. Nie, dobra, na następnej wyprawie będziemy się bawić nowymi broniami. Teraz to nie ma sensu. Bo nas złapią z ręką w nocniku. I po co nam to? Póki nie ma jakichś potężnych kord, to możemy sobie spokojnie tym podziałać. No mówię, no by kurczę, dużą część sztywnych żeśmy tu posprzątali. To nie powinno być aż tak kurczę tutaj pełno tego. No nic, powoli będziemy sobie tu kurczę walczyć. W końcu przestaną przychodzić. To zależy, w którą stronę ten gałoń będzie latał. Bo jak poleci w stronę miasta, no to będą przychodzić. Dobra, zaraz to podniesiemy. Najgorsze jest to, że on jest kuźwa taki głośny, że ja nie słyszę zombie, jak do mnie podchodzą, co nie? Okej. Okej. Pamiętać, nie panikować w razie W. Mamy koktajl. Możemy to całe dziadostwo spalić. Spokojnie. O ja pierdzielę.
Nie mogłeś poczekać jeszcze jednego dnia. Jeszcze ten jeden dzień byś poczekał, kurczę, załadowalibyśmy tira, już byśmy jechali do domu. O, no nic, kurczę, jednak nie można mieć niestety wszystkiego, co byśmy chcieli mieć. Ale dajemy radę. Markus to już weteran. To już jest weteran. Mówię, no mam nadzieję, że na tym, kurczę, historia i przygoda Markusa będzie trwać jak najdłużej. Więc, kurczę, trzeba się starać, nie? Odczepisz się, typie, polecisz sobie w końcu. Będziesz tak latał na kiwi, ile no. Kurde, no niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale to już zrobimy tak, że nie będziemy spać w mieście. Bo to już nie będzie. Zbyt będzie niebezpieczne przez ten śmigłowiec. Niestety. Będziemy musieli ogarnąć to w taki sposób, że no. Będziemy, kurczę. Witaminami się nażremy i tyle, no co. A, wszystkie pudełka nam się skończyły, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Latasz. Dobrze, że my tu mówię. Żeśmy zrobili wcześniej burdel. Bo teraz już byśmy byli zmuszeni uciekać. Więcej jak pewne. Ba, przychodzą, ja pierdzielę. No serio, ten śmigłowiec naprawdę nie mógł wytrzymać już, kurczę. Teraz musiał przylecieć. Gdy ja już prawie załadowany po koryk i mogę uciekać stąd. Ja opuściłem magazynek. Nie, dobra. No kurwa, co jest? Gościu. Ja pierdzielę. Nie poddam się, nie wycofam się, kurde, tylko że no widzę robić to się robi przegięcie. Dawaj. No, bo zaraz wpadniesz w depresję, masz. Wiecie co, moi drodzy, chyba trzeba podbiec do przyczepy i wyciągnąć strzelbę. Bo robią się już, kurczę. Robi się ich już tu coraz więcej. Ja pierdzielę. Znowu pół miasta. Znaczy no. Oj, Markus, ty to masz szczęście, co? Jak tu sytuacja wygląda z tym celowaniem? Dużo nie zostało. Jak tu się jakiś sznurek zrobił, nie? A jak?
Dobra, jeżeli przy ciężarówce jest teraz czysto, to nie masz dupa. Zapomnij. No, no nie teraz. Otwieraj tą. Kurde. Więcej was matka nie miała. No, w łeb mu trafię, nie po plecach tam. Ja pierdzielę. Dobra, żeby dostać się do przyczepki, musimy jeszcze się pokręcić tu. No ja wiem. No i co z tego? Pod przyczepą. No kurde, jestem tu. To się złączcie w tą jedną grupę, a nie stoi trzech ty i czeka na zaproszenie. Dawaj, ładuj. Ci się stamtąd kuźwa ruszyli w końcu? Ruszyli się. Za mało nas na koktaj Mołotowa tu jest jeszcze. Paj dalej, tam coś przy tej tirze jest, no. Typie jeden osrany. Oho. Odczepcie się. Czy już moja przyczepka jest wolna od was? Ale to nie, no aż tak was nie jest, by wymieniać broń specjalnie. Wiedział, że przyleci śmigłowiec, to bym był do to przygotowany. Ja bym w łapę śkałacha przeładował magrynki czy coś. Ja mi tu z dupy przyleciał. To jeszcze w najmniej spodziewanym się przeze mnie momencie. I troszkę mi to kurczę. Plany popsuł. Już byśmy do tej pory, gdyby nie śmigłowiec, czuję, że byli załadowani po kurek, jechali do domu, ale... Ale... Nie można mieć wszystkiego. O, wszystkie magazynki już wyplułem. Mnie nie ma co się dziwić. Ile zombie mamy teraz? 4262. Tak jest skromne. A my, moi drodzy, nawet nie mamy 5% mapy sprawdzonej. I niech mi ktoś powie, że niepotrzebne mi będzie tyle broni na tym przejściu. Jak ktoś ustawił znacznik, kurczę, mnożnik ilości zombie razy kilka. Co tutaj się, kurczę, dzieje? Ten łom, ja mam już łomów, to nie będę zbierał wszystkich śmieci. Na pewno jest pusto. Ja pierdzielę, dobra, żyjemy. Ale nie wiem, czy słyszę wiatr, czy słyszę sztywnego. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Rambo Edition. Kosa. Torba sportowa pusta. No co jest? Przecież tu gdzieś były te casingi. O co ci chodzi? O właśnie. Przeżyliśmy kolejny event śmigłowca i to... W takim momencie przyleciał, że
Ale jest git. Poradziliśmy sobie. Z takimi rzeczami Markus radził. No na miłość boską! Ja pierdzielę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No boit. Fajnie mnie obdarowałeś, a jednocześnie próbujesz mi powiedzieć, że zginę? Nie ma takiej opcji. Już? Tak, jasne. Już? Miejmy nadzieję, że tak. Ja pierdzielę, co za miasto. To szczerze mówiąc, to ja nie chcę wiedzieć, co jest w Louisville. Przecież w Louisville to tam... Matko. Dobra, bo zaraz choróbsko nam wpadnie zbyt wysoko, chodź. Mówiłem. Wszędzie broń w tym mieście jest prawie. Typowo wojskowe miasto. Ale co się trzeba tu namęczyć, żeby się dostać i przeżyć, to masakra. Jeszcze jak ma się włączony, tak jak ja, event nieszczęsnego śmigłowca co jakiś czas, to... To już w ogóle jest przesrane. Ile ma zmęczenia? 65. Stary. Odznacz to, bo to nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda zaraz. Ale nie chciałem broni, bardziej bym chciał ciuszki. Do jasnej giwery! Wypierdalaj! Że ci tak już brzydko powiem, bo... Mogę się chociaż rozładować. Już? Dobra. Nasrało was, że tyle, że masakra. No więc zbliżamy się do bycia wyładowanymi po same kule. Kurczę, żadnego takiego żarcia nie mam przy dupie, wszystko jest żarte. A nie, puszka ziemniaków jeszcze jest. Miejmy nadzieję, że tu jakaś kuchnia w tym budynku będzie, czy coś. No chyba żołnierze też jeść muszą, nie? Dawaj, dawaj, jedz. Butelki. O, chciałem, żebyś tylko jedną odłożył. Nie wszystkie. Dobra. A baterie miałem wziąć. No to jest niewiarygodne, no. Jeszcze nie trafia w łeb. Ty, zomboid. Przestaniesz się nad nami znęcać? Dziękuję. No słyszę następnych. Nie wierzę, no. Tu jestem, ty tempaku zasrany. Mogę podejść do kurde przyczepy? Bez waszej ingerencji? No nie. Ja pierdzielę, no męczące to się robi już powoli. Już ktoś jeszcze? Wysrać się naraz. Już? Mogę się, kurwa, wyładować? Dziękuję. Do ludu.
Bateria, gdzie ty jesteś? Są, chodź, jedna. Odpalaj tą latarkę. Dobra, tu wyładowany. Jesteśmy głodni. Błagam, zlituj się nad nami już, kurczę. My tu tyle sztywnych już wybiliśmy, że bez przesady. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Pusto. Pusto. Gdzieś na górze słyszę, że się trzaskasz. Zaraz po ciebie przyjdę, gnido. Nie mogę wyjść, jak helikopter latał? Właściwie śmigłowiec latał, strzały padały. Zombie pełno. Ty nie postanowiłeś, że wtedy się wytrzaśniesz z chaty, nie? No dobra, chodźmy. Kurczę, no gdzieś w tym budynku musi być kuchnia. Co to jest? Ale piękne. Dawaj, dawaj, zbieraj to, zbieraj. Naprawdę lód godny, ale... Ale jaka rzeźnia jest, żeby go tu zdobyć, to masakra. Dobra, dawaj, cyk. Znaczy no na tych ustawieniach, które ja mam, nie? Bo tak ogólnie to nie jest ich aż tyle. Matko, 37 daje amunicji do strzelby. Panie! Dobra, odkładaj wszystkie, proszę, i bądź czujny. Czujnym bądź. Dobra. Wiem, że jesteś zmęczony i co ci mam powiedzieć z tego powodu? Gościu. Trzeba wracać do domu, trzeba to ogarnąć jak najszybciej, bo widzę, że śmigłowiec zaraz znowu przyleci i dopiero będzie jazda. Cały parter najpierw sprawdźmy. To jest ten dupek. Kolejna kusza. No mówię no, ale ciuchy, gdzie są te fajne ciuchy? Jakieś kurde wojskowe coś tego jest. Jakieś fajne kamizelki, jakieś pancerze, wizjery. Tak lipa widzę, że tu będzie chyba. Niestety. No szkoda, szkoda, szkoda. Kibel? Czy kuchnia? Kibel. Niestety. Witaminy mamy na pace. Jakby co? No dawaj, dawaj, dawaj. Zaraz na pięterko skoczymy. Idziemy się wyładować na szybko. Witaminy z paki wziąć. Czujnym bądź. W
Dawaj, 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 dawaj. I moi drodzy, niecałe 200 już zostało nam tylko miejsca. Gdzie są te... O, są witaminki, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Zażyj tabletkę. Pierdzielaj. Proszę bardzo, jedno pakowanie zżarte, drugie. I trzecie. Nie ma spania, gościu, nie mamy na to czasu. Lepiej ci? Noż ty, kurwa, gnido! Stary! Stała przed tobą, w nią nie trafiłeś. To i życie jest niemiłe. Zomboid próbuje nas zabić. Ewidentnie. Zomboid próbuje mnie zabić. A ja ci powiem, po co mnie wżyć. Znasz takie powiedzenie? Jak nie, to właśnie poznałeś. Kolejna kusza i tu jeszcze lepsza. Dawaj. Normalnie. Skąd wy się bierzecie, bo ja już nie rozumiem. Dawaj. No dawaj, dawaj. To przynajmniej wiem, że przez okno mi się nic nie wpierdzieli. Kurde, no ale nie ma ciuchów, nie? No nie wiem, o co chodzi. Ja bym tak bardzo chciał ciuszki jakieś zajebiste. Pancerne, coś ten teges. A tu dupa, dupa, dupa. Gdzie oni ten garnister? Normalnie dupa. Jestem troszeczkę zniesmaczony tym, że mi nie daje żadnych fajnych ciuchów. Podnieś tego gnata, bo ja nie będę ratował 30 tysięcy razy. Biegnij, 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 biegnij. Tyry, ty, tyry, ty. Trzecia 50. Zaraz, zaraz, zacznie się jasno robić. No wiem, że jesteś przeciążony, marudzisz. Marudzisz. Jedziesz. No dobra, ale co, ja was nie będę, kurczę, zanudzał tutaj bieganiem, przeładowywaniem, przerzucaniem rzeczy z szafek i ze skrzynek do tira. Widzimy się już, kurczę, w domu z tirem załadowanym po same kule i będziemy myśleć, co będziemy działać dalej. A ja dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku.